Niegdyś te miejsca tętniły życiem, a ich korytarze wypełniały głosy dzieci. Dziś, po dawnych czasach, nie ma śladu, a opuszczone budynki straszą. W Jaworznie i Rybniku liczą jednak na to, że uda się w nie tchnąć życie. Chcą sprzedać te szkoły. Szczegóły w materiale Pawła Jędrusika. W Rybniku można kupić budynek przy ulicy Górnośląskiej. Został wybudowany w latach 1910-1920. Po II wojnie światowej była tu szkoła podstawowa, potem gimnazjum. Teraz budynek niszczeje. Historia budynku jest dość zacna. Zawsze była w tym budynku edukacja. Po reformie w 2013 roku nie działo się tam nic. Próbowaliśmy zaadaptować ten budynek na potrzeby innej szkoły, która się do nas zgłosiła z potrzebami. To miała być szkoła prywatna. No niestety w okresie pandemii zrezygnowała z tej opcji. Dlatego chcielibyśmy, żeby w przyszłości znajdowały się tam na przykład mieszkania. Cena wywoławcza za budynek wynosi nieco ponad 3 miliony złotych. Trochę taniej, bo za nieco ponad 2,5 miliona złotych można kupić z kolei z rąk prywatnych ten budynek szkoły w Jaworznie. Lata temu była tu m.in. szkoła podstawowa numer 6. Historia budynku też jest bogata. Swoje istnienie rozpoczął w 1912 roku, kiedy szkoła ta, bo powstał od razu jako szkoła, został wybudowany przez jaworznickie gwarectwo węglowe jako fragment kolonii robotniczej, która tam również w takiej czy innej formie pozostaje do dzisiaj. Była to bardzo nowoczesna szkoła, mieściła w sobie dwie szkoły o późniejszych numerach, numer 5 i numer 6. Była to szkoła żeńska i szkoła męska. Historia szkoły w tym miejscu dobiega końca w 2012 roku, kiedy to placówka została przeniesiona w inne miejsce. Dziś budynek jest opuszczony i mocno zniszczony.